Witam Państwa serdecznie w kolejnym materiale poświęconym Blenderowi. W tej części chciałem rozpocząć pewne prace związane z modelowaniem prostej sceny. Otóż zrobimy sobie domek z klocków, tak jak to robią dzieci w przedszkolu i to też było częścią pierwszego kursu, który dzisiaj miałem w tasku. A więc, aby zacząć pracę, musimy się upewnić, że nasz widok 3D zawiera klocek. Standardowy klocek, który zwykle jest po uruchomieniu Blendera. Jeżeli takiego klocka nie ma, na przykład w takiej sytuacji, należy wcisnąć kombinację klawiszy Shift-A, aby dodać nowy klocek i nowy klocek dodajemy z menu ADD, czyli dodaj. Wybieramy opcję Mesh, to jest pierwsza opcja z brzegu, że tak powiem, i w tej opcji są elementy, które możemy dodać. Standardowo jest tam Cube. Dodajemy Cube'a i to jest nasza nowa kostka. Zaczynając od tej kostki zbudujemy sobie ładny domek z klocków, ale żeby to zrobić, najpierw przełączam się do widoku od przodu, aby mieć widok od frontu i następnie upewniam się, że jestem w widoku ortogonalnym. Czasami może być to widok perspektywy, który wygląda w ten sposób. Z tego widoku wychodzę włączając piątkę, czy też wciskając piątkę na klawiaturze numerycznej. Zwykła piątka, tak nawiasem mówiąc, przełączy mnie do piątej warstwy. Warstwy są tutaj, mam ich 20 i każdy numerek na alfanumerycznej klawiaturze zmienia mi warstwę, a więc jedynka, dwójka, trójka i tak dalej. Muszę być na jedynce, aby widzieć to, co mam na tej warstwie, na tej siatce. To są moje obiekty. I teraz tak, ustawmy się porządnie, a więc nie w perspektywie, tylko w widoku ortogonalnym, w widoku od przodu, a wszystko to po to, aby widzieć siatkę i widzieć jej duże i małe oczka. I teraz, jeżeli korzystając z transformacji GRS przesunę swoją kostkę troszeczkę na bok, no to ona będzie skakała mi co duże oczko. Jeżeli wcisnę Shift, znaczy jeżeli wcisnę Ctrl, to ona się przesuwa wtedy co duże oczko, z Shiftem co 1/10. Przypominam to, chociaż mówiłem to przy materiale o transformacjach GRS. W każdym razie, kostkę, która stała na środku, ustawiam z boku, w odległości od ściany jednej jednostki blendera. Jednostka blendera to jest taka jedna duża kostka siatki, jedno duże oczko. Robię teraz kopię tej kostki przez wciśnięcie Shift-D. Kostka robi się biała zamiast żółtej, czy też pomarańczowej i przykleja mi się do myszy. To jest tryb o nazwie grab, czyli przesuwanie. Kostkę mogę ustawić sobie w tym miejscu. No i już widzę, że gdybym chciał na nich postawić jeszcze jedną kostkę, gdzieś tu w tym miejscu, to ona by mi spadła, a więc te kostki muszę przesunąć trochę do środka. W związku z tym łapię zatrzałkę, która przesuwa mi kostkę wzdłuż X-a i przesuwam do środka. A jednocześnie na pasku obserwuję w tym miejscu, jak będzie wyglądała współrzędna X-owa mojej kostki. Oczywiście ona się zmienia dosyć płynnie, powstają jakieś ułamki. Trudno ustawić jest na takiej odległości, aby to było dokładnie 0,5. W związku z tym wciskam Ctrl, ale Ctrl powoduje mi przeskok kostki co jedną jednostkę. No i jest to może problem dla niektórych, ale łatwo sobie z tym poradzić, ponieważ wystarczy oprócz Ctrl wcisnąć jeszcze Shift. I wtedy, jak widać na załączonym obrazku, na pasku stanu, przeskakuje co 1/10 jednostki. Ustawiam kostkę w takim położeniu, aby miała gdzieś na 0,5 swoje współrzędne. Puszczam mysz, puszczam Ctrl Shift. Teraz druga kostka. Łapię za oś X-ową, przesuwam z klawiszem Ctrl w lewo, a później koryguję to położenie z klawiszem Ctrl i Shift oraz lewym klawiszem myszy. Ustawiam kostkę we właściwej pozycji, puszczam mysz, puszczam klawiaturę. W ten sposób ustawiłem sobie dwie kostki na środku. I teraz zrobię sobie kopię jednej z nich przez Shift-D, z klawiszem Ctrl umieszczę ją na górze i teraz po puszczeniu wszystkich klawiszy złapię jeszcze raz za oś X i pociągnę kostkę znowu z klawiszem Ctrl i Shift, tak aby ustawić się po środku. To jest początek mojego domku z klocków. Jeżeli chcę, mogę teraz z Shiftem zaznaczyć trzy elementy, trzy kostki i ustawić je obok tych, które już tutaj były. Okay? Mogę zrobić to dwa razy, aby mieć większy domek z klocków. No i teraz zostaje mi tylko skopiować tą kostkę z klawiszą Ctrl po siatce, umieszczam ją tam, gdzie powinna stać. Teraz, aby przyspieszyć trochę budowanie, zaznaczę kilka kostek, na przykład T4, a może lepiej nawet T4, zaraz powiem dlaczego. Skopiuję je i umieszczę na górze. Skopiowałem te dolne kostki dlatego, że one stoją we właściwej pozycji. Natomiast te górne są przesunięte i musiałem używać klawisza Shift podczas przeciągania, aby je dobrze spozycjonować. Teraz skopiuję sobie jeszcze 3, ponieważ tutaj są 3 wolne miejsca na kolejne klocki, Shift D. Z kontrolem ustawiam je do góry. Okay, poprawię sobie troszeczkę widok sceny. Wciągając ją na dół, jeszcze 2 kostki skopiuję, ustawię je na górze. I na samym końcu jeszcze jedną. I mam elegancki domek z klocków. Proszę zobaczyć, czasy przedszkola, nieskończony sentyment. Spokojne, szczęśliwe czasy, kiedy nie miało się problemów z podatkami, samochodami i innymi rzeczami. I teraz, aby ustawić te klocki na jakiejś podłodze, bo one teraz wiszą tak jakby w powietrzu, potrzebuję dodać jeszcze jeden element. Ten jeden element
nazywa się plane, czyli podłoga. Kwadrat, płaski. On mi się dodał teraz w środku układu, ponieważ pivota nie przesunąłem. Jest tutaj. OK? Przesunę go teraz za pomocą klawisza G, Z i klawisza Ctrl o jedną jednostkę w dół. To spowoduje, że w widoku ortogonalnym od przodu będę widział, że rzeczywiście on leży równiutko i teraz trzeba go tylko przeskalować. Skalowanie mogę robić już w dowolnym widoku. Naciskam S, wpisuję liczbę 10, daję Enter. Jest troszkę za mała ta podłoga, dam S i jeszcze 3 i teraz jest już OK. Mam już domek z klocków ustawionych na podłodze. Teraz gdybym chciał zrobić z tego render, naciskam F12, no i widzę jakąś porażkę. Otóż nie zadbałem o ustawienie kamery. Kamera powinna być ustawiona we właściwy sposób, a więc klikam na kamerę, naciskam 0 na klawiaturze numerycznej, naciskam G, aby ustawiać kamerę w płaszczyźnie ekranu, a później naciskam kółko myszy, środkowy klawisz, aby odsunąć kamerę w osi, w której ona patrzy. Odsuwam gdzieś dotąd, poprawiam przez klawisz G jeszcze raz. O tak. I teraz jest jeszcze jedna fajna rzecz, o której zapomniałem, gdy mówiłem o kamerze. Otóż kamerę można również swobodnie obracać, można się kamerą rozglądać, podobnie jakbym trzymał aparat przed nosem. Naciskam kombinację Shift F. W tym momencie koło kamery pojawiają mi się takie dodatkowe, malutkie wskaźniki. I teraz dopóki mysz jest w obszarze tych wskaźników, dopóty kamera jest nieruchomo. Ale jeżeli tylko wyjadę myszą poza ten wskaźnik, kamera zaczyna się powoli przesuwać. I przesuwa się tym szybciej, im jestem dalej od środka ekranu. W ten sposób mogę dość płynnie, elegancko sterować położeniem kamery. A więc wykorzystam to, aby kamerę ustawić na przykład w taki sposób. Może nawet coś takiego zrobimy. OK? I teraz klawiszem D, znaczy przepraszam, G, ściągnę kamerę na sam dół, tak żeby obejmowała mi scenę i patrzyła na moje klocki o takiej odległości. Jeszcze raz G, środkowy klawisz myszy, aby odsunąć się nieco i jeszcze raz G, aby podjechać do góry. O, i to jest właściwa projekcja, którą chciałbym wyrenderować. Zrobię render na próbę i widzę, że klocki stoją, ale widzę je od strony zacienionej, ponieważ wszystko jest czarne. Aby poprawić troszeczkę ustawienia światła, zignoruję na razie to światło, które jest tutaj. To jest światło punktowe i na razie nie jest nam potrzebne, mogę trochę odsunąć. Ale włączę sobie na zakładce World, to jest zakładka związana z oświetleniem i środowiskiem otaczającym scenę. Na tej zakładce włączę sobie coś takiego jak Environment Lighting, czyli światło środowiskowe. To światło jest światłem rozproszonym, padającym zewsząd, ze wszystkich kierunków. I standardowo energia tego światła wynosi 1, umowna wartość, oraz światło to jest białe. A więc całą scenę będę miał zalaną białym światłem. Teraz robię render i jak widać wygląda to całkiem nieźle. Natomiast pewną uwagę mogą zwracać te odrobiny, takie odrobinki kaszy, jakby do takiego szumu. Ten szum bierze się stąd, że Blender w tych miejscach, zwłaszcza zacienionych, próbkował światło dosyć nieprecyzyjnie. I tamtych próbek było po prostu za mało. Jeżeli zwiększę ilość próbek światła, zwiększę również czas obliczeń, ale dzięki temu obraz będzie bardzo wygładzony i dużo lepiej będzie wyglądał. W związku z tym ustawię ten parametr. On znajduje się na zakładce Gather w tym samym panelu World. No i teraz wystarczy tylko zwiększyć ilość próbek, no nie wiem, na przykład do 32. To powoduje, że całkiem nieźle można wyrenderować scenę. Sam proces renderowania trwa już niestety trochę dłużej, ale to, co dostaję, jest po prostu piękne. Dostaję elegancko, wygładzone, bez żadnego szumu obiekty. OK? I tak może wyglądać końcowy render, przynajmniej taki najprostszy, bez żadnych materiałów, bez żadnych kolorów. Ale domek z klocków jest, jak się patrzy. OK. A więc to na razie wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia ponownie.